Lucero w filmie Potęga Miłości, odcinek 55. Nasłała nas na ciebie twoja przyjaciółka Andrea. Nie róbcie mi krzywdy. Puśćcie mnie. Naturalnie, że cię pamiętam. Niektórych pieszczot nie sposób zapomnieć. A czy ty zdołałeś zapomnieć moje? Brakowało mi ciebie. Mnie ciebie też. To musi być straszne, obudzić się po dwóch latach i stwierdzić, że nie masz już tego, co dawniej. Ale dlaczego udawałaś, że mnie nie pamiętasz? Musiałam. Był tam Eduardo i Sofia. Sofia wie o nas. Poza tym jest twoją przyjaciółką. Nie jest. Ale pomówmy lepiej o nas. Nie chcę, żeby nasze spotkanie popsuło moje plany. Nie popsuje, jeśli będzie w nich miejsce dla mnie. Od dawna czekałem na tę chwilę i nie zamierzam z ciebie zrezygnować. Ja też nie. Ale musimy być bardzo ostrożni. Najpierw muszę odzyskać to, co do mnie należy. Włącznie z Eduardem. Chciałaś wszystko dla mnie zostawić. Byłam wtedy pewna siebie i myślałam, że mam całe życie przed sobą. Mój poukładany świat wydawał mi się strasznie nudny. A teraz jestem przerażona, bo nie wiem, na czym stoję. Czyżby twój mąż pozbawił cię majątku? Nie. Jest gotów dać mi pieniądze. Ale ja pragnę mieć wszystko. Nie musisz tego tracić. Eduardo sabe. Eduardo wie, że miałam kochanka, ale dopóki tego nie dowiedzie, istnieje możliwość, że do mnie wróci. Jeżeli zaś dowie się, że widuje się z tym człowiekiem, wszystko przepadnie. Więc chcesz odzyskać męża, nie tracąc kochanka?
Dobre. Tak. Dlatego musimy być dyskretni. Wszyscy sądzą, że jesteś tylko moim terapeutą. Nie możemy popełnić żadnego błędu. Dzięki mnie szybko odzyskasz chęci do życia i pewność siebie. Przede wszystkim musisz znowu poczuć się kobietą. Brakuje mi twoich pieszczot. Zaufaj mi, a przywrócę cię do życia. Spróbuj. Co za niespodzianka. Napijesz się czegoś? Nie. Muszę pilnie pomówić z Sofią. Nie wróciła na noc, bo pewnie miała jakiś nagły przypadek. Ale nie odbiera komórki, więc pomyślałam, że przyjdę. Możesz ją zawołać? Sofia wyszła wczoraj do domu. Ale nie dotarła. A jeśli coś jej się stało? Być może została w szpitalu. Sprawdzę. Zlokalizuj doktor Dovese i powiedz jej, żeby do mnie przyszła. Nie ma jej? Jesteś pewna? Spróbuj się do niej dodzwonić. Nie ma jej? Nie zapadła się przecież pod ziemię. Odnajdziemy ją. Już jestem. Hola. Jimena jest szczęśliwa z prezentu. Dziękuję. Drobiazg. Chcesz sok czy mleko? Wciąż jesteś zła? Nie. Martwię się sytuacją Magdy i Fernanda. Pochopne decyzje mogą całkowicie odmienić życie. Tak to bywa, kiedy ktoś jest niedoświadczony i nieodpowiedzialny. To samo można powiedzieć o nas. Nie rozumiem. Fernando i Magda dali się ponieść emocjom. A co to ma z nami wspólnego? Nasza decyzja o ślubie była równie spontaniczna. Żałujesz tego? Nie. Ale konsekwencje tej decyzji skrzywdziły wiele osób. Nic mnie to nie obchodzi. Wiem, że wspólnie pokonamy trudności. Poza tym, wszystkie decyzje wiążą się z jakimś ryzykiem. A ta, którą podjęli Magda i Fernando, zaważy na ich dalszym życiu. Odbiorę. Witaj, skarbie. Czego chcesz? Padnę dziś do ciebie, bo muszę powiedzieć ci coś ważnego. Nie. I daj mi spokój. Jeśli mnie nie przyjmiesz, przesiedzę cały dzień na schodach w kancelarii. Chcę podzielić się z tobą wspaniałą nowiną. Zaczekaj. Kto to? Mauricio. Dzwonił Mauricio.
Kiedy wreszcie da ci spokój? Niczego nie wskóra, jeśli będziemy go ignorować. Ty go nie ignorujesz. Słyszałem, jak mówiłaś, zaczekaj. Chciałam mu powiedzieć... Daj mi znać, kiedy przyjdzie Fernando. Jakiś mężczyzna do ciebie. Możesz mi przynieść lekarstwa z pokoju? Jasne. Abuelita? Zadanie wykonane. Umówiliśmy się, że to ja się z wami skontaktuję. Twoja przyjaciółka jest już tam, gdzie kazałaś. Powiedziałeś, kto was nasłał? Tak, ale nazwisko wyleciało mi z głowy. Kretyn. Nie mów tak do mnie. Dziewczyna wie, że chodzi o Andrę. Jak długo mamy ją trzymać? Dam wam znać. I nie dzwoń tu więcej. Wykonaliśmy pierwszą część zadania, więc musisz nam zapłacić. Skontaktuję się z wami, jak tylko dostanę forsy. Tylko nie próbuj nas wykiwać, bo przyjdziemy do ciebie. Ani mi się ważcie. Czekajcie na mój telefon. Witaj, szwagierko. Napijesz się czegoś? Nie, zaraz lecę na zebranie. Dzięki spółce Sectorem mogliśmy zakupić nowe maszyny. Więc interes się kręci. Po raz pierwszy w roku zaczynamy osiągać jakieś zyski. Ale chyba nie o tym chcecie ze mną rozmawiać. Nie. Chodzi nam o Magdę. To nasza sprawa. Jest twoją kuzynką, ale Magda jest w ciąży. Zostaniesz tatą. Złapali tego złodzieja? Zawsze jesteś taka pogodna, a teraz tęskni za domem Andrei i luksusem. Nie o to chodzi. Mam dziś egzamin z matmy. Organizują castings do noweli. Mówi się casting. Marzysz, żeby zostać aktorką, więc może się zgłosisz. Pójdę z tobą, tak na wszelki wypadek. Dzięki, wujku, ale najpierw muszę skończyć szkołę. Dzień dobry. Chyba zamieniłyście się rolami. Gina jest smutna, a ty wesoła. I taka już pozostanę. Cieszę się. Zrozumiałam, że wszystko może się zmienić w ułamku sekundy. Chciałabym poznać twoją wersję wydarzeń. Magda stanęła na głowie, żeby ze mną pracować. Ja nawet jej nie zatrudniłem. Zrobiła to moja sekretarka. Wkrótce zaczęła mnie podrywać. I... I co się stało? Spaliśmy ze sobą, ale nigdy nie obiecywałem jej małżeństwa. Wiedziała, że chodzę z Julianem. Jesteś nieodpowiedzialny. Nie pomyślałeś o konsekwencjach? Dałem się ponieść emocjom. Dopiero później zdałem sobie sprawę z błędu.
Słyszałeś o prezerwatywach? Tak, ale przez takie błędy ulice pełne są porzuconych dzieci. Dzieci, z którymi dorastałeś. Nie sądziłem, że zajdzie w ciążę. A pomyślałeś o chorobach wenerycznych i AIDS? Gdzie ty masz głowę, Fernando? Przez taką nieodpowiedzialność wiele kobiet decyduje się na jedną z najgorszych rzeczy, jakich mogą w życiu doświadczyć. Co masz na myśli? Aborcję. Magda chce usunąć ciążę. Jesteś pewien? Tak. Ta kobieta nie spędziła nocy w swoim domu. Popytałem tu i tam. I wiesz, czego się dowiedziałem? Wyjechała do Miami. A Miami? Claro, seguramente a buscar. Na pewno do Cesara. Ten chłopak jest moim największym błędem. Wiesz, jakie są kobiety. Ni z tego, ni z owego rodzą ci dziecko, nie pytając cię o zgodę. Dlaczego nie kazałeś jej usunąć ciąży? Isaura trzymała mnie w garści, dzięki patentowi. I nadal będzie to robić. Zbankrutuje, jeżeli mi go odbierze. To dzięki wynalazkowi Enrique San Vicente rozkręciła się nasza firma. Radzę ci trzymać się na baczności, bo Isaura stała się twoim największym wrogiem. Do widzenia. Musisz przyjąć na siebie odpowiedzialność. Nie kocham Magdy, więc nie każ mi, żebym się z nią ożenił. Nie mówię o ślubie. Łatwo jest wciągnąć kobietę do łóżka, ale trzeba później ponieść tego konsekwencje. To także twój problem. Dlatego wspólnie musicie podjąć decyzję dotyczącą dziecka. Radzę ci go rozwiązać, zanim poślubisz Julianę. Chcesz opuścić swoje dziecko tak, jak nasz ojciec? Piękne mieszkanie. Sam je urządziłeś? Tak. Nauczyłem się tego na uniwerku. Polecisz ze mną do Meksyku? Tak. Jeszcze dzisiaj pojadę po dokumenty. Tak się cieszę. Dużo myślałem po naszej wczorajszej rozmowie i doszedłem do wniosku, że jesteś dzielną kobietą. Musiałaś sama mnie wychowywać. Wcale nie jestem dzielna, ale gotowa zrobić dla ciebie wszystko. Popełniłam wiele błędów, za które teraz płacę. Pragnę jedynie, żebyś mi wybaczył, bo chyba umrę, jeżeli cię stracę. Me resisto a perderte. Ay, mamita. ¿Cuánto has sufrido? Tak wiele wycierpiałaś. Mira, no es justo que nadie reconozca. Nikt cię nie docenia. Pero me tienes a mí. Ale masz mnie, a ja nigdy cię nie zawiodę. No te voy a fallar. Tú ya luchaste mucho tiempo. Nadeszła pora, żebym to ja zaopiekował się tobą. Jesteś jedynym mężczyzną, który traktuje mnie jak człowieka. Bałam się, że już więcej do mnie nie przyjdziesz.
Podemos estar molestos, pero nigdy cię nie zawiodę. Darle espalda, mamá. Oye, siéntate tantito. Usiądźmy. Me dijo la directora que el fin de semana. Słyszałam, że wypuszczają cię pod koniec tygodnia. No sé si la noticia me da. Nie wiem, czy mam się tym cieszyć. Porque aquí me siento segura. Tu czuję się bezpieczna. No me preocupe el mañana. Nie martwię się dniem jutrzejszym i nie muszę podejmować żadnych decyzji. Ale nie możesz spędzić tu resztę życia. Nie wiem, co zrobię, kiedy stąd wyjdę. Stawisz czoło światu, jak my wszyscy. Za 3 tygodnie biorę ślub z Fernandem. Wiem, że tego nie popierasz, ale i tak to zrobię. Poza tym Fernando i ja pragniemy, żebyś z nami zamieszkała. Mam nadzieję, że zgodzisz się, bo nie chcę zostawiać cię samej. Piénsalo muy bien, ojalá lo aceptes, porque yo no te quiero dejar sola, mamá. Hija, mi niña. Si te pedí que no te quedas. Miałam poważny powód, prosząc cię, abyś za niego nie wychodziła. Mi amor, pero cómo te admiro por luchar. Ale podziwiam cię, że walczysz o swoje szczęście. Contra viento y marea. I jestem ci wdzięczna, że o mnie myślisz. Además, te agradezco tanto que pienses en mí. Entonces, pero sabes una cosa, ale wiesz co? Jamás, hija, voy a ser un. Nigdy nie będę dla ciebie ciężarem. Aunque me muera de miedo. I choćbym miała umierać ze strachu, muszę stać się samodzielna. Y es curioso, pero siguiendo tu ejemplo. Być może będzie mi łatwiej, jeżeli pójdę za twoim przykładem. Y lo vas a lograr. Zobaczysz, że ci się uda. Lograr, vas a ver. To trudna decyzja, od której zależy ich przyszłość i szczęście. Ale w życiu istnieją pewne priorytety, jak miłość czy dziecko, których nie można lekceważyć. To nie tylko kwestia moralności, ale i człowieczeństwa. Liczę, że podejmą właściwą decyzję. Mam nadzieję. Zdziwiłam się, słysząc relację Fernanda. Tak bardzo różni się od wersji Magdy, że nawet w życiu prywatnym musimy być adwokatami. Twoja klientka twierdzi, że jest niewinna. Mój klient także. Trudno być sędzią i obserwatorem. Nie wiem, które z nich mówi prawdę. Dlatego wolę być tylko obserwatorem. Inaczej przestanę być obiektywna. Ważne jest to, żeby oboje przyjęli na siebie odpowiedzialność. Nie chcę, aby decyzja mojego brata, jaka by nie była, wpłynęła na nasz związek. Rozumiesz? Nieraz widziałem małżeństwa, które rozpadły się z powodu problemów rodzinnych. Dopóki będziemy się kochać i rozumieć, el amor y la comunicación. Nic nie zdoła nas rozdzielić. Nada, nadie podrá separarnos. Solamente la mentira. Nic oprócz kłamstwa i zdrady. El engaño, la traición podrían hacer que te dejara de amar. Chcesz? No, tu jest celoso. Jestem zazdrosny. Jestem Mauricio. O Mauricio. Już późno. Muszę jechać do sądu. A ja kupić płytę Johna Sekady. Myślisz, że jest ode mnie lepszy? Cieszę się, że spotkanie się udało. Chciałam, aby moi synowie zbliżyli się do dziadka. Don Ignacio sprawia dobre wrażenie. Cieszę się, że wasze stosunki uległy poprawie. Jesteś taka piękna.
Masz cudną buźkę. Ah, por cierto, ¿por qué no me... Dlaczego mi nie powiedziałeś, że rozmawiałeś z Edwardem? Nie uznałem tego za konieczne. Postanowiłem zalegalizować nasz związek i poszedłem poprosić Edwarda o twoją rękę. Jestem już starą babą, a ty latasz po mieście i prosisz o moją rękę. Nic, co piękne, nie jest stare. Ma pani gościa. Pani Claudia Solorzano. Nie sądziłam, że zastanę was razem. Claudia, me extraña verte aquí. Dziwi mnie twoja wizyta. Twoja sekretarka podała mi adres Nuri. Może głupio to zabrzmi, ale musiałam sprawdzić, dla kogo mnie zostawiłeś. Wybaczcie, ale niezręcznie się czuję. Przepraszam. Nie przyszłam tu, aby robić pani wymówki. Chciałam jedynie panią poznać. Proszę zrozumieć, że nie jest mi łatwo. Kiedy zaczęłam spotykać się z Hectorem, nie przypuszczałam, że będziemy razem. A mnie to nie dziwi. Co nie oznacza, że nie jest mi przykro. Kocham tego człowieka. I pragnę dla niego jak najlepiej. Dlatego przyszłam zapytać panią, czy jest w stanie go uszczęśliwić. Naturalnie, że tak. Hector jest cudownym mężczyzną i zasługuje na szczęście. Nuria mówi prawdę. Nie sądziliśmy, że się w sobie zakochamy. Wierzę ci. Bo zawsze byłeś szczery i uczciwy. Mam tylko jedną prośbę. Proszę kochać tego wspaniałego mężczyznę. Dbać o niego i dać mu szczęście. Wybaczcie. Rada spółdzielni postanowiła podwyższyć czynsz. Ci spod 304 nie zapłacili za ponad pół roku. Złożono już na nich skargę w spółdzielni. Co za brak odpowiedzialności. A ci spod 102 mają 4000 długu. Jedynie sąd może ich zmusić do spłaty. Wszyscy narzekamy na rząd i policję, a sami nie wywiązujemy się ze swoich obywatelskich obowiązków. Tak jesteśmy wychowani. Niełatwo to zmienić. Dzięki, że mnie przywiozłeś. Chciałem pobyć z tobą chwilę dłużej.